W dniu dzisiejszym gromadzimy się, aby z całym Kościołem rozpocząć obchód misterium paschalnego. Dzisiaj Chrystus wjechał do Jerozolimy, aby tam umrzeć i zmartwychwstać. Wspominając to zbawcze wydarzenie, z głęboką wiarą i pobożnością pójdźmy za Panem, abyśmy uczestnicząc w tajemnicy Jego krzyża, dostąpili udziału w zmartwychwstaniu i życiu. 2 kwietnia w lwowskiej bazylice metropolitalnej w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny arcybiskup Mieczysław Mokrzycki przewodniczył uroczystej mszy świętej Niedzieli Palmowej. Ta niedziela przed Wielkanocą upamiętnia wjazd Jezusa do Jerozolimy. We wszystkich kościołach msza święta rozpoczyna się z poświęcenia gałązek wierzbowych i procesją do kościoła, a podczas liturgii słowa czytany jest fragment Ewangelii o Męce Pańskiej na głosy. We Lwowie poświęcenie palm odbywało się tradycyjnie pod tablicą pamiątkową świętego Jana Pawła II, a następnie wierni i duchowni przeszli w uroczystej procesji wokół kościoła. Eucharystia zakończyła się śpiewem gorzkich żali przed Przenajświętszym Sakramentem i błogosławieństwem wiernych na owocny udział w Wielkim Tygodniu, który faktycznie rozpoczął się w Niedzielę Palmową. Pan Bóg mnie obdarzał językiem wymownym, bym umiał pomóc trudzonemu krzepiącym słowem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi. W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali spożywanie Paschy? On odrzekł: idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu: nauczyciel mówi, czas mój jest bliski, u Ciebie urządzam Paschę z moimi uczniami. Górę serca. Pani, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Tak bardzo potrzebujemy tego spotkania. Spotkania ze sobą, spotkania, aby wspólnie przeżyć Eucharystię, aby odnowić swoje przyrzeczenia wierności Chrystusowi i Jego Kościołowi. 4 kwietnia, Wielki Wtorek, w lwowskiej bazylice metropolitalnej w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny odbyła się kongregacja księży i osób konsekrowanych archidiecezji lwowskiej. W Wielki Wtorek w katedrze, która jest matką wszystkich kościołów archidiecezji, gromadzą się księża z całej diecezji, aby wraz ze swoim ordynariuszem odprawić mszę świętą krzyżma. Dziś gromadzi nas msza święta szczególna. Msza święta krzyżma świętego. W czasie tej mszy świętej będzie poświęcenie olejów katechumenów, oleju chorych, a przede wszystkim krzyżma świętego, które to oleje święte będą używane w naszym duszpasterstwie przy udzielaniu sakramentów świętych, przy chrzcie świętym, przy wyszmowaniu, przy namaszczeniu chorych. W rocznicę dnia, w którym Chrystus dał udział w swoim kapłaństwie apostołom i nam, pytam każdego z was: czy chcesz odnowić przyrzeczenia złożone w Dniu Święceń,
wobec biskupa i świętego ludu Bożego? Chcę. Czy chcesz pilnie i mądrze spełniać posługę słowa, głosząc Ewangelię i wykładając prawdy katolickiej wiary? Chcę. Celebracja mszy krzyżma jest szczególnym świadectwem jedności Kościoła. Ukazuje pełnię władzy kapłańskiej biskupa i jedność z nim wszystkich kapłanów. Podczas tej mszy świętej księża odnowili przyrzeczenia złożone podczas święceń kapłańskich. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki poświęcił olej chorych, olej katechumenów i krzyżmo. Olejek, który będzie używany przez cały rok podczas sakramentów chrztu, bierzmowania i kapłaństwa. Podczas tej mszy świętej był także poświęcony olej do sakramentu namaszczenia chorych i olej katechumenów, którzy po mszy świętej księża wzięli do swoich parafii. Niech Twoje święte błogosławieństwo sprawi, by ten olej stał się ochroną dla ciała, duszy i ducha każdego, kto będzie nim namaszczony. Przyjmij łaskawie hołd radosnej wdzięczności, jaki Ci składa przez nasze usta Kościół pełen wesela. Niech go przeniknie moc Ducha Świętego za współdziałaniem potęgi Chrystusa, Twojego Syna. W środę 5 kwietnia odbyły się uroczystości pogrzebowe Pani Marii Borys, matki siostry Weroniki Borys, która służy we lwowskim domu dziecka już ponad 20 lat. Pani Maria odeszła do Pana po wieczną nagrodę 2 kwietnia w wieku 73 lat, prowadząc godne życie jako gorliwa chrześcijanka, żona, matka i babcia. Kilka lat temu małżonkowie Maria i Wasyl Borysowie otrzymali medal błogosławionego Jakuba Strepy za szczególny wkład w zachowanie i odbudowę kościoła parafialnego w rodzinnej wsi Trybuchowce. Uroczystości pogrzebowe w dniu 5 kwietnia poprowadził biskup Edward Kawa wraz z księżmi dekanatu Czartkowskiego i księżmi z Lwowa. Złożyć ostatni hołd świętej pamięci pani Marii Borys przybyła także rodzina, parafianie, współsiostry ze zgromadzenia, do którego należy córka zmarłej siostra Weronika, a także siostry ze zgromadzenia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny z Jazłowca. Z 6 kwietnia uroczystą liturgią Wieczerzy Pańskiej rozpoczął się Triduum Paschalny w lwowskiej Bazylice Metropolitalnej w Niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Mszy świętej przewodniczył arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski. Po liturgii słowa, zgodnie z tradycją zapoczątkowaną przez samego Chrystusa, podczas ostatniej wieczerzy arcybiskup zdjął szaty liturgiczne, aby omyć i ucałować stopy 12 mężczyznom, tak jak uczynił to Jezus apostołom. Po zakończeniu mszy przy Najświętszy Sakrament przeniesiono do ciemnicy, a z ołtarzy zdjęto wszystkie zasłony. Już tradycyjnie w Wielki Czwartek młodzież w imieniu całej parafii złożyła księżom i biskupom życzenia z okazji dnia ustanowienia sakramentu kapłaństwa i Eucharystii. Єпископ помічників Леона та Едварда, щоб вони через дію Святого Духа. Oh,
Liturgia Męki Pańskiej odbyła się 7 kwietnia w katedrze lwowskiej. Uroczystej liturgii przewodniczył metropolita lwowski arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Wielki Piątek to jedyny dzień w roku liturgicznym, w którym nie odprawia się mszy świętej, natomiast odbyło się nabożeństwo Męki Pańskiej, podczas którego czytana jest Ewangelia świętego Jana o męce i śmierci Jezusa Chrystusa oraz adoracja krzyża, na którym ukrzyżowano Jezusa. Liturgia Męki Pańskiej zakończyła się przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do instalacji Grobu Pańskiego, gdzie Najświętszy Sakrament pozostaje aż do niedzieli Zmartwychwstania. Słyszeliśmy, nie należy do literatury pięknej. To nie utwór, nie poezja, nie mitologia. To proces sądowy w cywilizowanym państwie, w imperium z rozwiniętym prawem rzymskim. Jeszcze dzisiaj korzystamy z tego prawa. Jego zasady są starannie wykładane na wszystkich studiach prawniczych. Prawo rzymskie. Studenci z tego prawa mają egzaminy. Muszą wiedzieć, co to znaczy takie zasady, jak na przykład audiatur et altera pars. Czy nullum crimen, nulla pene sine lege? Czyli niech będzie usłyszana i druga strona. I nie ma przestępstwa, jeśli nie wykracza się przeciw prawu. To, co usłyszeliśmy, to proces sądowy w imperium świata. Aby zgromadziły się na czuwanie i modlitwę. Jeśli tak będziemy obchodzić pamiątkę Paschy Pana, słuchając Słowa Bożego i sprawując święte obrzędy, możemy mieć nadzieję, że otrzymamy udział w zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią i zasypamy. Dobra, to fajnie. Światło Chrystusa.
Wieczorem 8 kwietnia celebrację Wigilii Paschalnej w Bazylice Metropolitalnej we Lwowie poprowadził arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. O godzinie 18 przed głównym wejściem do katedry wyniesiono paschał, dużą woskową świecę będącą znakiem Chrystusa Zmartwychwstałego. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki przybił na paschał 5 gwoździ symbolizujących rany Chrystusa i aktualną datę, która przemawia, że Jezus Chrystus Zmartwychwstały jest Panem historii. Potem paschał zapalono od poświęconego ognia, rozłożonego pod katedrą. Podczas procesji do ołtarza duchowni dzielili się paschalnym ogniem z obecnymi parafianami. Liturgię światła zastąpiono czytaniami z psalmami. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki uroczyście poświęcił łodę, którą pokropił obecnych w obrzędzie odnowy obietnic sakramentu Chrztu Świętego. Na zakończenie Wigilii Paschalnej arcybiskup metropolita lwowski Mieczysław Mokrzycki złożył wszystkim wiernym życzenia wielkanocne. Poświęcone zostały także pokarmy wielkanocne. Czy czyniona krzywda bliźnim otworzy im bramy nieba? Czy złe uczynki będą kluczem do zbawienia? Oczywiście, że nie. Spotka ich los Egipcjan ścigających Izraelitów. Zatopi ich własna złość i wykrządzona krzywda. Utoną na wieki w otchłani zła. Stanie się tak, gdy nie posłuchają dobra, gdy nie pójdą za głosem Mojżesza, którym współcześnie jest Kościół wzywający do nawrócenia i pokoju. To jest prawdziwa droga pokonania zła. To jest prawdziwa Pascha dająca nam siłę, aby powstać z grzechowej śmierci i podjąć drogę zwycięzcy piekła, śmierci i szatana. Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. Alleluja, alleluja. O świcie 9 kwietnia radosne dzwony na wieży Bazyliki Metropolitalnej we Lwowie obwieściły całemu miastu dobrą nowinę. Dokładnie o 7 rano rozpoczęła się procesja rezurekcyjna wokół katedry, której przewodniczył arcybiskup Mieczysław Mokrzycki niosąc Najświętszy Sakrament. Z przodu ministranci nieśli krzyż z czerwoną stułą symbolizującą zwycięstwo Jezusa Króla nad władzą śmierci, również figurę Zmartwychwstałego Pana. Katolicy we Lwowie licznie zaświadczyli o swojej wierze w zmartwychwstanie Chrystusa, biorąc udział w procesji rezurekcyjnej. Podczas mszy świętej arcybiskup Mieczysław Mokrzycki w swoim kazaniu wezwał wszystkich wiernych do niesienia prawdy o zmartwychwstaniu w ich codzienne życie, w ich rodziny i środowiska, zwłaszcza tam, gdzie jest dzisiaj ból i cierpienie. Metropolita zwrócił szczególną uwagę na wydarzenie zmartwychwstania, które w czasie wojny nabiera szczególnego znaczenia. W takich to okolicznościach kolejny raz w życiu razem z Piotrem, Janem i kobietami stajemy przy pustym grobie i zaglądamy do środka, by powiedzieć: nie ma go tu, zmartwychwstał. Bo jeśli nie zmartwychwstał, daremna jest nasza wiara. A dzisiaj wszystko ogłasza, że on żyje. Nasze śpiewy, wspólna modlitwa, bicie dzwonów, wreszcie nasza świąteczna atmosfera. Dzieje się tak, ponieważ zmartwychwstanie Jezusa zawsze było i pozostanie centrum wiary i nauczania Kościoła.
To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Stanie i życie. Każdy, kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. Dziękujemy za życzenia. Życzę wam radosnego Alleluja, smacznego, święconego i pokój tobie, Ukraino. Dzieci, młodzieży, gromadzimy się w tym czasie dosyć trudnym na tym naszym corocznym odpuściu Miłosierdzia Bożego tu w tym przepięknym kościółku w Rzęsnej. Jest to dla nas też okazja, aby po raz kolejny, może teraz bardziej świadomie, głęboko zaprosić Jezusa do swojego życia przez to wezwanie świętej siostry Faustyny: Jezu, ufam Tobie. 15 kwietnia w Wigilię liturgicznego obchodu uroczystości Bożego Miłosierdzia wspólnota parafialna Miłosierdzia Bożego we Lwowie świętowała uroczyście swój odpust parafialny. Podczas wspólnej modlitwy wierni błagali Boga o poratowanie Ukrainy, o zwycięstwo i pokój dla naszego kraju. Uroczystej liturgii przewodniczył biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej Edward Kawa wraz z księżmi dekanatu lwowskiego na czele z księdzem prałatem Janem Niklem, proboszczem katedry lwowskiej. Mówiąc o przyrodzie Bożego Miłosierdzia, biskup Edward mówił, że Bóg jest w każdym cierpieniu i w każdej naszej radości, a także pomaga człowiekowi przejść przez najtrudniejsze doświadczenia. I to jest chyba największy problem dzisiaj, problem Tomasza. Takie niedowiarstwo, takie zwątpienie. I to jest dzisiaj, co dzisiaj bardzo mocno, kochani moi, dotyka nas, że te słowa, które Bóg nam daje przez świętą siostrę Faustynę, które są zazwyczaj pod każdym obrazem Jezusa Miłosiernego, Jezu, ufam Tobie, one uczą nas jakby na nowo odkrycia tego Jezusa, który jest miłosierny. Czyli one leczą nas od właśnie tego niedowiarstwa, od tej wątpliwości, która gdzieś tam w naszym sercu bardzo głęboko tkwi. I ona powoduje, że my, jakby tam nie było, zawsze najbardziej ufamy sobie. Nie Bogu, tylko sobie. I to jest najgłębszy nasz błąd. Na zakończenie liturgii było wystawienie Najświętszego Sakramentu, koronka do Bożego Miłosierdzia oraz uroczysta procesja wokół kościoła i śpiewanie Te Deum. Potem biskup Edward Kawa poświęcił kuchnię dla ubogich imienia świętego Józefa Bilczewskiego, która powstała dzięki inicjatywie i wsparciu finansowemu księdza kanonika Jerzego Kolasińskiego z parafii Pawel Wielka, diecezji bielsko-białej oraz energicznej pracy parafian. Warto powiedzieć, że to już czwarta kuchnia charytatywna w dekanacie lwowskim, która żywi uchodźców i najuboższych mieszkańców miasta. Jakichkolwiek dobrach przemijających i naucz nas zrozumienia, że tylko Ty jesteś jedynym źródłem mądrości, naszym celem i dajesz życie wieczne. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego. Chwalę Ciebie, Panie, Ciebie, Panie, i uwielbiam. Ja nie Ciebie też trzeba. Nawet ekspres jest. Wszystkie tam.
Niedziela Bożego Miłosierdzia w Bazylice Metropolitalnej we Lwowie. 16 kwietnia w Niedzielę Miłosierdzia Bożego Bazylika Metropolitalna w Niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny we Lwowie obchodziła swój drugi odpust parafialny. Przypomnę, że Lwowska Katedra Łacińska jest jednocześnie sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Uroczystej Eucharystii tego dnia przewodniczył ksiądz Piotr Worwa, proboszcz parafii świętej Tereski od Dzieciątka Jezus w Brzuchowicach. Podczas swego kazania ksiądz Piotr podkreślił, że święto Bożego Miłosierdzia jest świętem radosnym, bo w tym dniu Jezus po raz kolejny przypomina nam, że kocha nas takimi, jakim my jesteśmy, grzesznikami i jest gotowy nam przebaczać i przyjmować. Podobnie może być z kłamstwem, przez jakie tracimy do kogoś zaufanie. Ktoś mnie okłamał raz, drugi i w końcu przestajemy mu wierzyć. Zawiodłeś mnie wiele razy, a więc koniec. I często, kiedy kierujemy się takimi obyczajami, żyjąc w takim świecie, jakoś podświadomie możemy zdobyć przekonanie, że Bóg jest taki sam. Raz obiecałem poprawę i znowu zgrzeszyłem. Drugi raz i trzeci i znowu upadłem. Obiecałeś w konfesjonale, że już nigdy, że to było wyjątkowo, a po tygodniu to samo, jeszcze gorzej. Wtedy przychodzą myśli, Bóg ma mnie już dość, już mnie skreślił. Więcej mi nie zaufa, nie wybaczy. I nawet na Boga nie narzekamy, bo my byśmy to samo zrobili. Jednak rzecz jest w tym, że On nie jest taki jak my. Myśli Boga nie są naszymi myślami. Postawa Jego miłości, miłosierdzia nie jest podobna do naszych zachowań wobec bliźnich. Po zakończeniu mszy świętej modlitwa trwała przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Wszyscy obecni odśpiewali modlitwę błagalną i modlili się koronką do Bożego Miłosierdzia w intencji pokoju i zwycięstwa Ukrainy, a następnie przeszli procesją wokół świątyni, głosząc światu Miłosierdzie Boże. Lwowskie Seminarium Duchowne gościło przyszłych kleryków. Wyższe Seminarium Duchowne Świętego Józefa we Lwowie Brzuchowicach po raz kolejny gościnnie otworzyło drzwi dla chłopców, którzy zastanawiają się nad swoim powołaniem do kapłaństwa. W dniach z 21 po 23 kwietnia wychowawcy i seminarzyści już po raz czwarty zorganizowali spotkanie pod tytułem Zostań seminarzystą na 3 dni. Do udziału w tych dniach zgłosiło się 9 młodych chłopców w wieku od 16 lat z różnych parafii archidiecezji lwowskich, mianowicie ministranci z Tarnopola, Iwano-Frankowska, Przemyślan, Jaryczowa, Zimnej Wody i Rudek mieli okazję przeżyć 3 dni jako pełnoprawni seminarzyści. Wczesne wstawanie, modlitwy i medytacje nad Słowem Bożym, praca i inne obowiązki, odpoczynek i udział we mszy świętej. Każdy uczestnik tych dni miał za sobą stałego anioła stróża, kogoś z kleryków, który wszystko pokazywał, wyjaśniał, dzielił się swoim doświadczeniem i towarzyszył gościowi w tych dniach. Co roku po takim spotkaniu ktoś z uczestników idzie do seminarium wzmocniony doświadczeniem zdobytym podczas tych dni i możliwością osobistego zobaczenia życia kleryków od środka. Śmierć bohaterów przynosi owoce każdemu z nas. Oto słowa biskupa Edwarda Kawy na pogrzebie poległych Andrija Matysa i Wolodymyra Sawki, z którymi się pożegnali we Lwowie. 26 kwietnia w kościele garnizonowym pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła rodzina, wspólnota parafialna i miejska żegnali w ostatnią drogę bohaterów, którzy złożyli głowy w walkach z rosyjskim okupantem. Obrzędu pogrzebu dokonał biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej Edward Kawa wraz z proboszczem kościoła garnizonowego księdzem Tarasem Michalczukiem oraz księdzem Kucem, kapelanami wojska i księżmi z różnych parafii Lwowa.
Niech Bóg przyjmie naszych męczenników Andrija i Wolodymyra, aby mogli otrzymać nagrodę, na jaką zasługują, najwyższą nagrodę, przebywać w obecności Boga, powiedział podczas swojej homilii biskup Edward Kawa. Andrij Matys walczył w szeregach Straży Granicznej. Przed wojną należał do parafii Sanktuarium Matki Bożej Winnickiej, w życiu której brał aktywny udział. Wolodymyr Sawka walczył z rosyjskim najeźdźcą w szeregach 63. oddzielnej brygady zmechanizowanej Korpusu Rezerwowego Sił Zbrojnych Ukrainy. Zginęli pełniąc obronną misję na wschodzie Ukrainy. Bohaterów pochowano na cmentarzu Łyczakowskim. Ksiądz katolicki, który łączył wiarę i naukę. We Lwowie przy udziale arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego odbyła się konferencja naukowo-praktyczna poświęcona życiu i pracy Henryka Mosinga. Spotkanie przeprowadzono 27 kwietnia w siedzibie Naukowego Instytutu Epidemiologii i Higieny Lwowskiego Uniwersytetu Medycznego. Dyrektor Naukowego Instytutu Epidemiologii i Higieny profesor Borys Kuźminow przypomniał karty życia naukowego wybitnego epidemiologa XX wieku. Dr Mosing był nie tylko utalentowanym naukowcem, który bezpośrednio był zaangażowany w tworzenie szczepionki przeciw tyfusowi. Był także kapłanem i przez wiele lat prowadził działalność misyjną i duszpasterską. Podczas spotkania odbyła się prezentacja filmu Poskramiacz wszy Rudolf Weigl, reżysera i producenta Edwarda Zaniuka, o słynnym lwowskim naukowcu polskiego pochodzenia, który wynalazł szczepionkę przeciw tyfusowi plamistemu. W wydarzeniu wzięli udział pani Eliza Dzwonkiewicz, konsul Rzeczpospolitej Polskiej we Lwowie, przedstawiciele nauki z Ukrainy i Polski oraz wychowankowie księdza Mosinga.